Czy istnieje konflikt pokoleń? Yy, wydaje mi się, że to jest takie ogólne stwierdzenie, yy, które no, pokazuje jakby pewne różnice między podejściem yy, jednego pokolenia i drugiego. Natomiast. Yy, Zawsze staram się patrzeć na, na, na kwestie związane z relacjami w sposób indywidualny. Tak? Czyli że każda rodzina, każda relacja jest inna, jeśli już możemy o czymś mówić, to o konflikcie między konkretnym rodzicem a konkretnym młodym człowiekiem. Ja bym nie był za tym stwierdzeniem, że, że coś takiego jest zawsze. Znaczy, bardziej to się wiąże z takim brakiem zrozumienia dla tego, że czasy się zmieniają, czyli z pewnego rodzaju taką sztywnością wewnętrzną, yy, która jakby podpowiada, że yy, to co ja wiem, to co w moich czasach się działo, to co ja przeżyłem i jak ja patrzę na świat jest jedynym słusznym, prawda? Takie podejście może generować konflikt. Bo ono zakłada brak dialogu, brak rozmów, brak próby takiego przyjrzenia się, jak, jak daną kwestię widzi właśnie młody człowiek z tego pokolenia drugiego. I w moim odczuciu. Lekarstwem na to powinno być takie zaciekawienie światem dziecka, czy wręcz jeśli nie rozumiemy pewnych rzeczy, wydają nam się dziwne, to warto uczynić z dziecka takiego specjalistę czy przewodnika po tym świecie obecnie. Sam mam dzieci, już obecnie wchodzące w wiek nastoletni. I z chęcią wysłuchuję, co, co tam się dzieje w ogóle, czym, one, czym teraz żyją młodzi ludzie. No nie ma lepszej osoby, która mi o tym opowie niż mój syn. Jak tego słucham, to z kolei wzrasta zrozumienie, ale oczywiście on może być przewodnikiem po tym, co teraz się dzieje u młodych ludzi. Ale ja też staram się być przewodnikiem i przekazać te wartości, które wiem, że są niezależne w zasadzie od tego, w jakich czasach żyjemy takie wartości uniwersalne. I to jest zawsze cenne, warto zawsze to odświeżać, ale ja zachęcam do tego, żeby jednak y być otwartym na to, czym żyją teraz młodzi i być z nimi w tym świecie, dawać się jakoś wprowadzać i być z nimi, wtedy myślę, konfliktów nie będzie. Można wtedy dyskutować, można wymieniać poglądy, też mieć większy wpływ na, na to, co się u nich dzieje. Jeśli jesteśmy zamknięci, to raczej będzie konflikt i wręcz odrzucenie tego. Włącznie z tym, co mamy im dobrego do przekazania, ponieważ młodzi ludzie, jeśli my podchodzimy do nich z taką postawą, że wszystko wiemy najlepiej, no to reakcja będzie taka, że oni stwierdzą, że to oni wszystko wiedzą najlepiej. Nie ma wtedy dialogu, nie ma porozumienia i trudniej jest wtedy wychowywać tych, to, to młode pokolenie.